Lekkoatletyka dla każdego to projekt zrealizowany w przedszkolach i szkołach, między innymi w przedszkolu nr 32 w Tarnowie. Chodzi o to, by przekonać najmłodszych, że warto się ruszać także na sali gimnastycznej. W tamtym roku zaczęliśmy pracę, oczywiście pan trener, z dziećmi w szkołach podstawowych. Mieliście państwo okazję zobaczyć takie zawody sportowe przy otwarciu stadionu na Błękitnych. Właśnie tam ta lekkoatletyka dla każdego pojawiła się. Poza zrościły przedszkolaki, bo widziały kapitalne zabawy, świetny sprzęt, który jest bezpieczny bardzo dla dzieci. Dzieci są zachwycone konkurencjami, zawodami, bo lubią taki element rywalizacji. I w tym roku parę przedszkoli zostało włączone do takiej akcji. Te dzieci mają problemy z koordynacją, z chodzeniem w ogóle, z pokonywaniem prostych przeszkód, ale robią to bardzo chętnie. To jest taki wiek najmłodszy, który powoduje to, że one bardzo chętnie wykonują ćwiczenia. Właśnie takie podejmowane działania rozwijające ich zainteresowania i pasje w kierunku sportu będą sprzyjać temu, aby właśnie w taki sposób aktywny wykorzystywały swój wolny czas. Bardzo pięknie jest projekt nazwany Lekkoatletyka dla każdego, więc nikogo nie możemy wykluczyć, nawet malucha albo seniora, bo również próbujemy dla seniorów. Natomiast czy to jest dobry wiek? Każdy wiek jest dobry, żeby zacząć się ruszać. Zapytaliśmy najmłodszych, jaki lubią sport. Skakać na trampolinie. Biegać. Jeździć. Na rowerze. Ja lubię jeździć na hulajnodze. Lubię skakać na piłce nocnej. Ja lubię grać w koszykówkę. Do akcji włączyło się również przedszkole numery 24, 26 i 18.